Tego meczu drużyna Stanisława Lewego mogła się bardzo obawiać. Po pierwsze, Wrocławianie przed tygodniem zostali rozgromieni w Zabrzu. Po drugie, Polonia gra w tym sezonie bardzo dobrze i jest groźna dla każdego. O tym, że o punkty będzie ciężko, pokazał pierwszy fragment spotkania i tak naprawdę pierwsza groźna akcja przyjezdnych. W 6 minucie Mariana Kelemena pokonał Paweł Wszołek, młody pomocnik wcześniej. Ośmieszył naszą obronę, to co wyczyniał w niedzielę nasz blok defensywny, znów momentami powodowało dreszcze przerażenia u kibiców. 120 sekund po golu Wszołka padło wyrównanie. Tym razem fatalny błąd bramkarza Polonii Mariusza Pawełka na bramkę zamienił Łukasz Gikiewicz. Napastnik Śląska tuż po meczu wspominał, że spodziewał się właśnie takich pomyłek golkipera Polonii. Rywal został więc dobrze rozpracowany. Ważna sytuacja dla końcowych losów meczu miała miejsce w 36 minucie. Od tego momentu goście grali bowiem w dziesiątkę. Ostro w nogi Piotra Ćwielonga wszedł Adam Kokoszka. Sędzia nie miał wątpliwości i obrońcę czarny koszul wyrzucił z boiska. Śląsk grę w przywadze wykorzystał po przerwie. W 51 minucie 3 punkty gospodarzom zapewnił Waldemar Sobota. Skrzydłowy wrocławian popisał się rajdem, a wykończył go wręcz doskonałym strzałem. Forma Soboty rośnie, być może znajdzie to uznanie w oczach selekcjonera Waldemara Fornalika i skrzydłowy zagra z RPA bądź Anglią. Wrocławianie po wygranej nad Polonią awansowali na 4. miejsce w tabeli Ekstraklasy.